Dzień dobry Państwu. Witam widzów też przed na naszym kanale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Kolejne spotkanie z cyklu Powrót do przeszłości. Tym razem temat dosyć popularny ostatnio, bo jeśli jest chłopomania, to też jest, jak tu kolega Mateusz wspominał, że też jest druga połowa ludzkości, czyli też kobiety. Więc temat dzisiejszego spotkania to żony, matki, bohaterki i obywatelki, czyli życie codzienne Polek od XVI do XIX, początku XX wieku. I dzisiaj naszymi gośćmi jest Joanna Dobkowska-Kubacka, która dzisiaj u nas jest pierwszy raz. Doktor nauk humanistycznych, dziennikarka i pisarka. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane z historią i doświadczeniem kobiet, sztuką użytkową, architekturą wnętrz, praktykami zamieszkiwania. Jest też autorką licznych artykułów naukowych, popularno-naukowych. W tym ostatnia jej praca, właśnie tutaj widzimy, Przyszedł czas na ruch kobiet poważnych, wydana w wydawnictwie Avalon. Natomiast jeszcze jest znana, to nie wiem, czy to nie było współautorstwo, W cieniu koronkowej parasolki, o modzie i obyczajach XIX wieku. Natomiast Mateusza Wyżgę już witaliśmy rok temu, nie, 11 miesięcy temu, to był 8 marca, kiedy to opowiadał o tym, jak można tworzyć swoją historię, szukać swoich początków, swojej rodziny, a propos swojej książki ostatniej, Chłopstwo, czyli historia bez krawata, którą też Państwo tu widzą. No i Mateusz zajmuje się cały czas demografią. Tutaj będzie tym razem wszedł, że tak powiem, nie w spodnie, a w suknię, żeby bardziej być bliżej tematu. No dobrze, Joanno, weźcie mikrofony. A ponieważ z Mateuszem już rozmawialiśmy, czyli mniej więcej wiemy, czemu zaczął się pasjonować tym częścią historii, to opowiedz coś o sobie. Czemu akurat to cię zainteresowało? Dobrze, ale najpierw zacznę od zastrzeżenia. Wcale nie druga połowa ludzkości. Przepraszam, równie pierwsza. Dobrze pierwszy. Pierwsza. Właśnie. A jeżeli chodzi o zainteresowania, myślę, że najbardziej pociągała mnie zawsze historia w aspekcie, jak ludzie żyli. Czyli jak mieszkali, jak się ubierali, jak się zachowywali, jak rozmawiali, a także jak się poruszali. I myślę, że zajęłam się historią kobiet również dlatego, że uważam, że jest to ta pierwsza część ludzkości niedoreprezentowana, jeżeli mogę użyć takiego wyrażenia. Dlatego, że zostawiła po sobie, już mówię w czasie przeszłym, bo teraz we współczesności to się oczywiście zmienia, ale w przeszłości zostawiła po sobie bardzo mało śladów pisanych. Sądzę, że dlatego, że była do zostawiania tych śladów pisanych mało zachęcana albo w ogóle zniechęcana. Ale uważam nadal, że historyk może odkryć autentyczne relacje kobiet. Może je odkryć dzięki listom, dzięki pamiętnikom. Tylko, że jeżeli kobiety pisały już, powiedzmy sobie, jakieś rozprawy bardziej teoretyczne, to bardzo często powtarzały cudze myśli na swój własny temat. Natomiast taką autentyczną relację kobiet można odkryć właśnie z listów, można odkryć z pamiętników. I to jest to, co mi się w historii najbardziej podoba. Właśnie tropienie życia ludzi, poszczególnych osób, niekoniecznie tylko grup, niekoniecznie partii politycznych, ale właśnie takie odkrywanie, rekonstruowanie ludzi, którzy żyli, jak oni myśleli, co myśleli, jak się zachowywali, to chyba jest najciekawsze w historii, tak mi się wydaje. Najciekawsi w historii są po prostu ludzie. Tak, skończyła mi się bateria. Nie, no rozumiem to podejście, bo też mam, jeśli chodzi o badania, chociaż się zajmuję, ja sam sobie zajmuję wojskowością, ale też staram się wejść w ten z prostego żołnierza, który jest na jakimś froncie lub w wojnie. Powiedz mi,
Powiedz mi, jak zareagowałeś, że w ogóle będziesz rozmawiała tutaj z Mateuszem, bo to też Mateusz jest tak z książką o chłopstwie, gdzie on też mówił, że właściwie to więcej żony tych chłopów robiły chociażby na folwarku niż sami chłopi, bo czasem się tak zdarzało, że chłop wysyłał po prostu swoją żonę odrobić pańszczyznę. To jest, nie wiem, czy to dobrze mówię, bo tak się patrzy, że jakbym... Czy już odpowiadać, czy na razie powiedzieć tak, nie? No nie, no możesz odpowiedzieć dłuższą tą, z jakimiś przykładami. Mogło się, dobrze, to wprost, mogło się tak zdarzyć, natomiast chodzi głównie o to, że wysyłali swoją siłę roboczą. Swoją siłę roboczą, gospodarze, to tak dopowiem, ale rozumiem, że pytanie jest w trakcie. No to tak, bo chcę też zacząć całą rozmowę, a też nie chcę, żeby to było tak, że będziesz mówił najpierw, co się działo od Nowożytnej, a później Joanna powie, co się działo w XIX. Chciałbym właśnie, żeby taka była raczej porównanie, jak wyglądało życie chociażby ziemiaństwa, a wtedy no, szlachectwa, z punktu widzenia kobiet w XVI, no, XVII, XVIII wieku, a jak w XIX, XX. Wyglądało prawdopodobnie dość zwyczajnie, ale mamy tylko resztki dokumentów, niewiele więcej niż to, co jest w piramidach po czasach egipskich, tak brutalnie trzeba powiedzieć. Ale zacznę od pierwszego wątku, że ja do tego spotkania nie tyle w spodnie, co w suknię, w spódnicę. Dobrze tutaj powiedziałeś, ponieważ dawno, dawno temu namawiałem gospodynie w mojej wsi, żeby założyły koło gospodyń wiejskich i powiedziałem im tak: drogie panie, jak nie założycie tego koła, to ja wejdę do spódnicy i ja założę, ok? I założyły. I działają do dzisiaj, więc... Więc coś o tym wiem i przygotowując się do tego spotkania, za które bardzo jestem wdzięczny, zastanawiałem się, czy jako historyk zajmując się historią kobiet powinienem się odpłciowić, czy bycie mężczyzną przeszkadza, czy pomaga. I zaraz przyszła mi inna refleksja, czy pisząc historię kobiet mogę napisać historię mężczyzn z perspektywy kobiet. Jeżeli źródeł, gdzie same kobiety mówią, jest o wiele mniej, to czy mogę napisać historię mężczyzny? I wydaje mi się, że możemy przeróżnie te klocki układać, ponieważ jeżeli kobiety w tych wiekach, o które pytasz, nie pozostawiły poza najmądrzejszymi i najbogatszymi, najbardziej wyuczonymi i najbogatszymi magnatkami spuścizny własną ręką, to one się zapisały poprzez czyny. My znamy z różnych źródeł czyny tych kobiet. Więc jak to życie wyglądało? To chyba zacznę od trzęsienia ziemi. Jak wygląda kobieta poza prawem? Jak to jest, proszę Państwa, że w świecie, w którym wyznaje się Boga, w świecie, w którym jest cywilizacja, w końcu XVI wieku pewien szlachcic, nie dziedzic, dzierżawca wykonuje samowolnie i w pośpiechu wyrok śmierci na poddanej, której nienawidzi i powiesił ją. Potem się okazało, że była w ciąży, bo wydobyto płód. Okolice się radza. Dalej. Jak to jest, że dziedzic strzela z rusznicy, rani kobietę, skutkiem czego ona porania. Była w ciąży, jest poronienie. Jak to jest, że w nocy przyjeżdża szlachcic, wali do chłopskiej chałupy i krzyczy: dajcie mi tu zaraz na mój użytek swoją córkę, a nie to was, to źle skończycie. Ojciec i matka, chłopi otwierają drzwi i zaczynają się bić tym szlachcicem. Dziewczyna ucieka do swojego pana do dworu, skarży się. Jak to jest, że... Dziedzic atakuje młynarkę siekierą, po czym ona długo choruje, zwłaszcza z powodu poranionych piersi. Jak to wreszcie jest, że we wsi spotyka się związaną i skatowaną, przywiązaną za szyję i ręce do drzewa karczmarkę, a obok niej roczną córeczkę, również zranioną? Przez kogo i kto do tego dopuścił? I tego typu rzeczy jeszcze tu będę Państwu w tej dyskusji mówił, ale ja powiem Wam jedno. To, że o tym wiemy, to wiecie dlaczego wiemy? Bo ktoś tym bydlakom powiedział nie i sprawa została zgłoszona do sądu. Dlaczego widząc szklankę do połowy pustą nie widzimy szklanki do połowy pełnej? Ktoś powiedział nie, zapłacił za proces sądowy i pomógł tym pokrzywdzonym dziewczynom, kobietom, wdową, matką i dlatego my o tym wiemy. Dlatego od kilku lat jako demograf historyczny zawsze jest dla mnie płci porówno, ponieważ nie da się inaczej pisać demografii niż widzieć kobietę i mężczyznę. Wiem, proszę Państwa, jedno i tak uczę moich
moje studentki i studentów i serdecznie pozdrawiam najwytrwalsze, które dotarły również do nas. Pani Zosiu, pani Tatiano, no powiem wam tak, w świecie Mordoru możemy również pisać o rzeczach dobrych, to znaczy na podstawie relacji o ludzkim źle, o złu, możemy widzieć odpryski dobra. Gdzieś w negatywie czai się pozytyw, gdzieś na rewersie monety czai się awers. I odnosząc się do tego pytania, jak wyglądało to życie, wydaje mi się, że blisko normalności na owe czasy, oni nie znali innej nowoczesności niż swoją własną, tylko my się przerażamy albo dziwimy tego, co się stało w 1561 roku, ale to jest już nie państwa problem, tylko nas, badaczek i badaczy, żebyśmy wam wyjaśnili naszym rozumieniem bez niepotrzebnych skracań dystansu albo niemożebnych wydłużeń tego dystansu. Więc bardzo jestem wdzięczny koledze za to zaproszenie i wydaje mi się, że troszkę tutaj chyba przybliżymy ten obraz albo go przynajmniej uzupełnimy. To tak na początek. No a Jan, a w XIX wieku zacznijmy. On ubezwłasnowolnił kobiety, traktował je dokładnie jak małoletnie przez całe ich życie. No tak, bo kobieta szła od opieki ojca pod opiekę męża. Jeżeli tak? Nazwiemy to opieką. No. Możemy to nazwać władzą, prawda? To znaczy ja to nazwałem opieką, ale zapomniałem użyć cudzysłowie. No dobra, proszę państwa, cudzysłowie było w powietrzu. No. Cudzysłow był w powietrzu, tak. Bo to jednak opieka to jest to, za dobrze to nazwałem po prostu. No dobra, ale skręciliśmy rzeczywiście w bardzo taki, powiedziałabym, radykalny wątek. No to dzięki Mateuszowi. Ale proszę państwa, to nie jest tak, że my się pasjonujemy radykalizmem. To jest coś, co przyciąga, trzeba czasem mocno uderzyć w dzwon, żeby skupić uwagę. I to jest duża zasługa ludowej historii Polski, że bardzo wyostrzyła spojrzenie na pewne fakty, a rolą ludzi, którzy się zajmują szerzej danymi zjawiskami, jest wytłumaczyć całe tło, jak doszło do tego, że pojawia się dwóch łobuzów, szlachciców, którzy wykradają chłopkę i osadzają ją u siebie we wsi. Jeżeli po pierwsze jest to dla nas przemoc, to dla mnie jest to walka o siłę roboczą w słabo zaludnionym kraju albo brutalna polityka matrymonialna. I tutaj jeszcze odniosłaś się do tego, że kobieta nic nie dziedziczy. No właśnie, mamy różne systemy dziedziczenia i prawo też różnie działało i były różne tradycje lokalne i możemy też mówić o bardzo bogatych kobietach, które w jakiś sposób w tym świecie zdominowanym formalnie przez mężczyzn świetnie sobie dawały radę i to są na przykład ich ślady w testamentach. Jest taka tu niedaleko był młyn w Wilczkowicach, młyn papierniczy i kobieta owdowiała, miała dużo dzieci i ona sobie świetnie radziła w tym przedsiębiorstwie i zostawiła po sobie samej gotówki powiedzmy 500 zł, gdzie tygodniowa praca trębacza na wieży mariackiej to było 2 zł, to sobie przemnóżcie. Zadłużeni byli u niej różni ludzie, łącznie z krakowianami i w testamencie tuż przed śmiercią zobowiązała swoje córki, żeby rządziły wszystkim dalej i zajmowały się tymi, jak to się mówi, bad debtsami, długami. Więc w tym świecie, gdzie wydawałoby nam się, że wszystko jest zero-jedynkowe, czarno-białe, mamy też pewne anomalie. A mnie się wydaje, że musimy tak długo wiercić i czytać w materiale, że anomalia będzie się powoli przemieniać jednak w pewną prawidłowość czy w pewną rzeczywistość. To jest, wydaje mi się, taki challenge podstawowy, proszę państwa, jak przetłumaczyć nie tylko to, co najbardziej jest jaskrawe, to co mówiłem o tych siekierach, o tej krwi i gwałtach, a tego jest naprawdę dużo, ja mam tego dużo, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to pisano, bo się ktoś na to nie zgodził i były spory, ale nikt nie pisał o pięknie i dobru, ponieważ to było normalne, a jak wszystko idzie normalnie, to po co to zapisywać? I tu jest mój problem. To nie jest państwa problem jako czytelników, słuchaczy, to jest problem mój, jak iść środkiem. To ja może coś dodam, że to nie jest trochę tak, że nie zapisywano tego, co jest piękne i dobre. Wręcz przeciwnie, tekstów, szczególnie w prasie XIX-wiecznej, o tym, co jest piękne i dobre, czy też idealizowanie rzeczywistości, jest na porządku dziennym. Myślę, że po prostu w rejestrach sądowych siłą rzeczy nie zapisuje się, że
siłą rzeczy nie zapisuje się przypadków pięknych i dobrych. Natomiast kwestia idealizowania stanu rzeczy w gruncie rzeczy występuje nagminnie. I też nie chodziło mi o to, że kobiety nie mogły dziedziczyć. Chodziło mi o to, że w przypadku małżeństwa ich majątek znajdował się pod kuratorą męską. W związku z tym wiele kobiet, żeby zachować swoją niezależność, mogło nie wychodzić za mąż, a najlepiej to właśnie było być wdową. To w ogóle super. To z tą idealizacją jedna rzecz jeszcze mi się przypomniała. Dlaczego pierwsi etnografowie spisywali głównie wesołe piosenki chłopskie, chociaż wiemy, że chłopi też śpiewali o rzeczach złych, które wkurzały ich. Proszę Państwa, im bliżej końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, tym coraz więcej szlachty jest bezrobotne i biedne, coraz większa grupa. Ale za tym stan szlachecki zbliża się do stanu chłopskiego i chłonie kulturę ludową, ale wybiera z niej tylko to, co jej pasuje i wybiera głównie fajne utwory do tańczenia i fajne piosenki do śpiewania o fajnych rzeczach. I to by potwierdzało twoje wskazanie, że to są pewne rzeczy wyidealizowane, ale jest jeszcze jedna rzeczywistość, to jest codzienność, to są codzienne obowiązki, które są podejmowane i realizowane. W przypadku kobiety to jest przede wszystkim opieka nad dziećmi i to trwa wraz z rewolucją neolityczną i właśnie się chyba ta rewolucja dopiero kończy. Wymogi macierzyństwa i tak brutalne podzielenie rynku pracy wewnątrz gospodarstwa domowego przychodzi na nadzieję ludzkości wraz z rewolucją neolityczną, kiedy zaczynają rządzić rolnicy. Z badań, które zostawił Jan Lukasen w książce Historia pracy niedawno na rynku, wiemy, że przed 12 tysiącami lat społeczeństwa były bardziej egalitarne również w zakresie płciowego podziału obowiązków i okresy między porodami kolejnych dzieci były dłuższe, a to znaczyło, że kobieta nie da rady trzymać pod pachą więcej niż jednego dziecka i tak samo pracuje jak mężczyźni, a potem wraz z dobrobytem, osadzeniem się, porodów było więcej, więcej ludności i siłą rzeczy kobieta została ograniczona i to wielkie ograniczenie, te 12 tysięcy lat, wydaje mi się, że na naszych oczach dopina się ta rewolucja, w tym sensie tego bardzo ostrego podziału pracy, który tak rzutuje na nasze interpretacje. To ja mogę znowu pewien sprzeciw, mianowicie owszem, ale to też zależy od tego, z jakiej klasy społecznej pochodziła ta kobieta. W XIX wieku z kolei była akcja w prasie zachęcająca kobiety do zajmowania się własnymi dziećmi. Było naprawdę wiele artykułów uczących kobiety, że zajmowanie się własnymi dziećmi należy do ich podstawowych pierwszych obowiązków, zwłaszcza córkami. Była akcja podnoszenia edukacji kobiet po to, żeby mogły zajmować się lepiej własnymi dziećmi, czyli uczenia ich po pierwsze pedagogiki, było wiele artykułów na ten temat. Po drugie próba oferowania tym kobietom podstawowego wykształcenia po to, że mogły zajmować się podstawową edukacją dzieci. Dalej była kwestia, walczono z instytucją mamki bardzo solidnie. Także owszem, matka tak, wydaje się to rzecz bardzo oczywista, że kobieta, matka oczywiście, podstawowe jej zadanie. Natomiast to też zależy od pozycji tej kobiety, na ile ona, co wtedy należało do jej obowiązków jako matki poza rodzeniem. To zależy naprawdę od jej statusu społecznego. Zależało. Dokładnie tak. Przy czym najwięcej było w historii kobiet, które były tego niższego statusu. I tutaj nasza wiedza jest raczej duża. Ostatnie publikacje nam to przywołały. Natomiast paradoksalnie na interpretację życia kobiety, życia w obszarze pracy zawodowej musimy popatrzeć również analizą cyklu życia rodziny jednostki. Kim innym jest dziewczynka do 10 lat bez względu na miejsce urodzenia, kim innym jest kobieta między 10 a 20 rokiem życia w czasie, kiedy wchodzi w związki małżeńskie i rodzi dzieci, a kim innym, kiedy osiąga status wdowy, a więc względy niezależności, mówię o społeczeństwie patriarchalnym. Jeżeli nałożymy ten filtr, problem niezwykle nam się gmatwa. Tutaj, jeżeli nałożymy filtr chłopki, mieszczanki, nie wiem, zakonnice, szlachcianki, magnatki, to wychowania były inne. To zgodzę się z tym oczywiście. Literatura, prasa doskonale nam to powie, ale są pewne obszary wciąż nieodkryte, zwłaszcza codzienności kobiet, które same nie pisały, bo mężczyźni pisali za nich.
Dlatego szukamy tych śladów po kobietach tam, gdzie te ślady są. A gdzie je znajdziemy? W źródłach, które się głównie zachowały, czyli akta sądowe, narracje kobiet, jeżeli zostało coś posądzone, one opowiadały swoje życie. Takie rejestry się zachowały do końca XVIII wieku. Ale jest jedno źródło bardzo, bardzo uniwersalne i może niesprawiedliwe, ale na pewno bez subiektywizmu. To są księgi metrykalne. Tam kobiety były zawsze rejestrowane, zwłaszcza w księgach urodzeń, zawsze będą kobiety. Zawsze jest matka chrzestna koło ojca chrzestnego. I te źródła nie mówią nam wprost, ale proszę Państwa, jak zbieramy 10 tysięcy różnych przypadków i na przykład szukamy polityki nadawania dziewczynkom imion, albo patrzymy, która płeć dożywa wieku, powiedzmy, powyżej 5 roku życia, to możemy coś powiedzieć, czy było celowe uśmiercanie danej płci, która płeć była silniejsza. Wreszcie patrzymy, jak jest obsadzane rodziny, gospodarstwo domowe, więc te różne rzeczy, które tutaj były wspomniane o XIX wieku i społeczeństwie, które jest coraz bardziej miejskie, burżuazyjne, to ono wszystko wywodzi się z dawnych porządków społecznych, czyli ze wsi, bo polskie miasto zaczyna się tak naprawdę w XIX wieku. Wcześniej mamy półrolnicze miasteczka, bardziej przypominające wieś i chyba z 7 prawdziwych miast, jak Lublin czy Kraków, mających powyżej 10 tysięcy mieszkańców. To są bardzo wszystko ciekawe sprawy. Jak słucham Ciebie, to też z innej perspektywy dostrzegam moją własną interpretację, bo ja nie mam właśnie takich źródeł mówiących tak wprost o kulturze, o tym wychowaniu, jak dopiero od XIX wieku. Także wydaje mi się, że to jest dobry trend, w którym idziemy w tej rozmowie. Ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę na trend, który prawdopodobnie zaczął się w XIX wieku, a w każdym razie wtedy przybrał na sile, mianowicie próba znalezienia wartości dla kobiety, która nie jest matką. To jest takie, wydawałoby się, pierwsze oczywiste, gdy przychodzi na myśl, gdy zaczynamy rozmawiać o społecznych zadaniach kobiety. Wszyscy powiedzą matka. Tak, ale jest sporo kobiet, które z różnych przyczyn nie są, czy też i nie były matkami. Nie chcą, nie mogą. I one w XIX wieku właśnie próbowały znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób mogę mieć wartość dla społeczeństwa, nie będąc matką. I to jest ważne. To jest ważne bardzo dla emancypacji, a również tego, jak te kobiety traktowały swoją pracę zawodową, łącząc ją z działalnością charytatywną, robiąc obu rodzaj misji dla dobra społeczeństwa i również stając się, zwłaszcza nauczycielki, guwernantki, kimś, kto był określany jako matki duchowe dla swoich uczniów, w ogóle ogólnie dla społeczeństwa. To jest całkiem ważny motyw, że nie tylko matka jako, że kobieta wcale nie musi być matką, żeby mieć wartość społeczną dla społeczeństwa. No, przepraszam, bo właśnie akurat tytuł tego jest Żony Matki, a kobieta nie musi być żoną i matką, żeby być kimś wartościowym. To było trochę stereotypowe, ale nawet one jako, i nawet tak jak mówiłaś, nie mogły być matkami, to były tymi guwernantkami, czyli matkami duchowymi. Albo lekarkami. Albo kogoś też przekazywały tą wiedzę. Tak, ale to nie była nawet kwestia przekazywania wiedzy, to była kwestia właśnie służenia społeczeństwu po to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, ta kobieta jest dla społeczeństwa bezużyteczna. A czy naprawdę, czy mężczyźni musieli udowadniać swoją wartość dla społeczeństwa w ten sam sposób? Jeżeli ktoś nie był ojcem, to wcale nie musiał od razu rzucać się w działalność charytatywną po to, żeby udowodnić społeczeństwu, że jest coś wart, prawda? No nie. Jeśli chodzi o to, to raczej nie. No dobra, to może przejdźmy od razu. Żon. No nie, żony już były. Chyba nie, na razie były matki, ale żony. No bo też są, jeśli chodzi o kobiety w Polsce między to właśnie XVI a XIX, są takie przykłady dobrych żon. Niestety one są wszystkie te przykłady właściwie, jeśli nie królowa Bona, która jest pierwszą kobietą wśród naszych królów, żoną, która miała własne zdanie, prowadziła własną politykę. Co prawda
owszem, niektórym się to nie podobało, ale jednak nikt jej tego wprost w oczy bał się powiedzieć, bo tutaj też chciałem wspomnieć o takich żonach słynnych. To jest też żona Jana Heweliusza, która mimo różnicy wieku była też naukowcem. Co w XVII wieku, no to była rzadkość. Myślę, że wręcz przeciwnie. Asystowanie przy pracy męża, pomaganie mu i pracowanie na jego nazwisko było raczej standardem. Jeżeli już miał szczęście trafić na wydokowaną kobietę, która była w stanie to coś takiego robić. Chociaż ja tu też miałem przypadek pastorki z kalwinistycznego kościoła francuskiej, która też pisała kazania Janowi Kalwinowi, który nawet nie wiedział o tym, że to jemu pisała. On był niestety klinicznym mizoginem, no ale to takie czasy były. No niestety nie wiedział, że ona mu pisała te kazania. On zawsze myślał, że to jej mąż, a jej mąż nigdy tego nie potwierdzał, nawet zaprzeczał, że on raczej się na tym pisaniu kazań nie umie. No, on nie jest teologiem, to jego żona się tym zajmuje. Zresztą jest uwieczniona na pomniku reformacji w Genewie. To trzeba. Tu też się pojawia ten problem dzisiejszy, że się pojawiają kobiety księża. Ale to nie wiem, jak to wyglądało w dawnych wiekach. To możemy dodać, że pójście do zakonu było wentylem samorealizacji dla kobiet, które chciały więcej bez względu na społeczeństwo patrimonialne. Właśnie ambitne kobiety mogły realizować swoje pasje i nie poświęcić się macierzyństwu. W klasztorach jest tutaj już cały szereg różnych badań. A jak chcemy wiedzieć, jak wyglądała realizacja kobiety, popatrzmy na samą górę społeczeństwa, czyli na świat magnatek, ponieważ po nich zachowało się najwięcej źródeł i możemy zobaczyć kobietę i to, w jaki sposób rezonowała jej kobiecość na otoczenie. Studia pani profesor Bożeny Popiołek i jej współpracowniczek, ostatnio Agnieszka Laszczak, Słaby, historia macierzyństwa, ale przeróżne inne rzeczy, migracje magnatek. To wszystko nam pokazuje, że kobiety potrafiły, o ile chciały mieć swoją sieć społeczną, grupę wsparcia, i niekiedy dość dobrze sobie radzić, co oczywiście nie jest tak, że nie było rzeczy gorszych, ale wydaje mi się, że jeżeli tak funkcjonował świat na górze, na przykład magnatek jak Sieniawska, to w XVIII wieku, to idąc w dół, pewne kobiety również sobie mogły radzić, a to zależało od tego na przykład, z jakiej grupy nawet wśród chłopek taka osoba się wywodzi. Takimi przykładami jest to, znamy to z akt sądowych, kiedy chłopka bije i rani syna dziedziczki, kiedy z kolei poddany bije swoją dziedziczkę, ewentualnie chłopi się zasadzają na szlaciankę, która wraca z targu i pokazują jej kijami, co o niej myślą i o jej ucisku pańszczyźnianym. A jeden z dziedziców z płaczem przyjeżdża do sądu i się skarży, że jak powiedział chłopom, że kradną mu zboże i chciał zatrzymać, ten nas chłopek rzuciła na jego mamę czary. O. Taka ciekawostka. W czasach, kiedy kultura oralna, proszę Państwa, kultura oralna, niepiśmienna, jest bardzo wyczulona na to, co się do niej mówi. I dzisiaj to, co mówimy, czary, Harry Potter, zaklnąć, to kiedyś powiedzieć coś było wprawieniem rzeczywistości w czyn. Czyli jak chłopka powiedziała chłopce, twoja krowa nie da więcej mleka, to ona mogła się przerazić, że faktycznie tak się stanie. I to rezonowało w różne tam pomówienia o czary. Czasem wydaje mi się, że ten świat jest tak bardzo podobny do naszego, a jednocześnie tak inny. Ta wyspa jest tak daleko, że czas tak bardzo nas oddalił od tamtych ludzi, chociaż wprost się z nich przynajmniej genetycznie, kulturowo wywodzimy. Natomiast kończąc tę wypowiedź, chciałem powiedzieć poprzez te przykłady, kiedy to słabszy wyciąga rękę albo cep przeciwko możniejszemu, a ten możniejszy wcale nie tak do końca umie się obronić i się boi z różnych przyczyn, kiedy to cała wieś się wkurzy na dzierżawce czy dzierżawczynie, że możemy tu ponakładać bardzo dużo różnych interpretacji, w zależności od czasu i od okoliczności, które dane zjawisko wprawiły w ruch. No.
No to mówisz, że tak jak wspomniałeś jeszcze na poprzednim, że jednak siła słowa jest w tamtych czasach, a jak to wyglądało później, no bo... Znaczy może nie wiem, odniosłam się w tym momencie tutaj nie do siły słowa bezpośrednio, ale na przykład do kwestii edukacji, jak, na ile ona była z kolei związana z kwestią samego pójścia. Więc to się bardzo zmienia w XIX wieku. W ogóle druga połowa XIX wieku to jest taki newralgiczny moment, kiedy społeczeństwo rzeczywiście zmienia swoje nastawienie w kwestii edukacji i pracy zawodowej kobiet. O ile jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku popularne były poglądy, że mąż żony uczonej jest najnieszczęśliwszym z ludzi, albo że filozofki odstraszają kandydatów do małżeństwa, tak w drugiej połowie XIX wieku kwestia właśnie, by to powiedzieć, korzyści, które mąż by odniósł z posiadania wyedukowanej żony, zaczęła być przedstawiana w prasie dosyć często. I tu sobie zacytuję jeden z najfajniejszych takich powiedzeń, mianowicie redaktorka Maria Jelnicka pisała następująco. Ile to pięknych, młodzieńczych natur, dla których małżeństwo niedobrane stało się grobem. Chodzi o męskie natury. Więc w każdym bądź razie uznano, że kobiety należy edukować również ze względu na korzyści w małżeństwie. Mianowicie, że kobieta wtedy wyedukowana będzie lepszą partnerką dla męża, lepiej zrozumie swoje obowiązki domowe, a także lepiej zrozumie pracę męża. Lepiej będzie mogła nawiązać z nim jakiś dialog na poziomie. Dlatego to akurat, ten argument dla podniesienia edukacji kobiet naprawdę podziałał. Był to jeden z takich najczęściej wysuwanych argumentów obok postulatu traktowania edukacji jako oświecenia, jako samoudoskonalenia się jednostki, do czego kobieta jako człowiek również powinna mieć prawo. No to właśnie tylko chciałam ten aspekt poruszyć. Czy ja mogę do tego coś dodać, bo uważam, że dotknęłaś chyba najważniejszej rzeczy, jaka przynajmniej według mnie jest kluczem do zrozumienia pozycji względem płci. To jest, moi drodzy, walka o żywność. Ludzkość ma 700 tysięcy lat, od kiedy odkleiliśmy się od neandertalczyków. Przez te 700 tysięcy lat chodzi o jedno, jak zabezpieczyć żywność, a w im bardziej tereny na północ, tym gorsze warunki też życia, jak zapewnić ciepło, względną suche mieszkanie, ale przede wszystkim żywność. Żeby zgromadzić żywność, należy się wykwalifikować w jakiś sposób na rynku pracy, wejść w pewną strukturę społeczną i człowiek nie działa sam. Człowiek przedindustrialny jest człowiekiem społecznym, boją się razem, modlą się razem, kopulacja też jest najczęściej pod jednym dachem, może jakoś tam ukrywana, to już doczytacie sobie w książkach na przykład Tomasza Wiślicza, jak to wyglądało, jak to mogło wyglądać. Natomiast zobowiązania rynku pracy, rynku kredytowego wprawiały w ruch całą machinę społeczną, stąd wiemy, proszę Państwa, o tym, wiemy o chłopkach, które pozywają swoje dziedziczki o odszkodowanie za niewypłacone zasługi. Kobieta w XVII wieku, chłopka pracuje powiedzmy 10 lat u kobiety dziedziczki, po czym dostaje, pracuje od 10 do 20 roku życia, w wieku 20 lat dostaje zgromadzone pieniądze i zakłada swoją własną rodzinę, przestaje być poddaną. Mamy na kopy takich przypadków w księgach powiedzmy na przykład grodzkich. Dalej wiemy o tym, że w różny sposób ucisk czy krzywdzenie ludzi było związane z tym, że pracodawca, o ile szlachcic na pańszczyźnie jest pracodawcą, no ale zwał jak chciał, daje im coś za to jednak. Ziemię i opiekę i socjal jakiś tam, lepszy albo gorszy. I proszę Państwa, wiemy o pewnych wichrach rynku pracy, kiedy na przykład tkaczki zostają chyba do naga rozebrane przez szlachcica, który mówi tak: u tkacie to będziecie miały ubrania. Do takich potworności dochodzi i one muszą biedne tkać i dopiero wtedy mają ubranie. Albo proszę Państwa, coś takiego, że zabiera się chłopom bydło i to bydło się głodzi, żeby oni popracowali dany tam okres czasu. To wszystko, co ja tu chcę powiedzieć, to jest próba mojego wkomponowania się w wypowiedź przedmówczyni, ponieważ zapewnienie warunków do życia w mikrospołecznościach było czymś, co było najważniejsze, tylko dane kolejne epoki różnie to nazywają.
wiano kobiety, posag było też ważnym punktem startowym dla założenia nowej rodziny i daniu nowego życia. Czy kobieta miała dzieci, czy nie miała dzieci, funkcjonowała, nie była sama i mogła liczyć na wsparcie innych. Jedyne osoby, które były same w tamtym świecie, to tak zwani ludzie luźni. No jeszcze do XIX wieku możemy o takich ludziach, nawet do XX, włóczęgach mówić. Ich wolność była iluzoryczna i pozorna. I wyobraźcie sobie, że na samym szczycie różnych wolności w Imperium Rzeczypospolitej była szlachta i ona była chyba nawet prawie, że oszalała na punkcie złotej swojej wolności, a na samym dole drabiny społecznej była wolność ludzi, którzy mieli trzy zęby na krzyż, ciągle głodowali, ale byli wolni. Nie robili pańszczyzny, nie byli poddanymi, ale ich wolność kończyła się tym, że na przednówku leżeli, ich ciała leżały w rowach przydrożnych, a usta były wypchane trawą, bo nie mieli co jeść. Oddawałaś część wolności, nie wiem, współmałżonkowi, swojej wsi, dworowi, ale za to mogłeś przeżyć do kolejnego roku. Wydaje mi się, że ujęcie rozumienia tego, co się kiedyś zdarzyło, czy dobrych rzeczy, złych, czy zupełnie normalnych, pod kątem zabezpieczenia twojej najbliższej przyszłości i twoich bliskich jest dla nas jednym z ważniejszych kluczy do zrozumienia tego, o czym tutaj no, dzięki wielkiemu nakładowi pracy autorki możemy czytać o późnych córkach tych wcześniejszych czasów, że ktoś jednak sprawił, że one mogły się urodzić. I to jest też dla mnie fenomen. To, że my jesteśmy, to jest ileś ludzkich zabiegów, żeby nie zjeść całego zboża, które podczas głodu musicie 1/3 zostawić na siew. Ktoś głoduje przez prawie pół roku, żebyśmy się w efekcie mogli narodzić. Ktoś sobie odejmuje od ust, wstydzi się swojego poddaństwa, oddaje się w poddaństwo. Mamy tyle samo wejścia w poddaństwo, co wyjścia, proszę Państwa. Ktoś woli zostać poddanym, bo jak to w Wietnamie żołnierze mówili, woli chyba panować w piekle, niż być sługą w niebie, czy jakoś tak, może nie wprost, ale chodzi mi o to, że oddaje część siebie, żeby jednak przeżyć. Jesteśmy efektem ogromnego ludzkiego znoju i wyrzeczeń. Zawsze sobie to uświadamiam, kiedy śledzę losy najuboższych właśnie z dawnych wieków. Ale wiesz, że dzieci miały być również pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla rodziców. Oczywiście, praca dzieci, odwołam się jeszcze raz do Jana Lukasena, pojawia się według antropologów i archeologów wraz z rewolucją neolityczną. Wtedy potrzeba jest więcej rąk do pracy. Rolnictwo jest niesłychanie wymagające, to jest najcięższa praca, jaką człowiek wymyślił na ziemi. Produkcja żywności, rolnictwo i hodowla. I wtedy zaczyna się większa praca kobiet i większa praca dzieci, planowanie ich do pracy. W czasach łowców i zbieraczy prawdopodobnie tej pracy nie było, tak zwanej etatowej, nie było aż tyle po prostu. Ludzi też było mniej, kobiety rzadziej rodziły. No dobra. Przeszliśmy żony, matki, no to zacznijmy opowiadać o bohaterkach. No, głównie chodzi mi o takie, które, że tak jako jedne z pierwszych można uznać, że coś zrobiły dla swojego no, społeczeństwa. Nie mówię już o całym kraju, ale na pewno były takie, które są znane dzięki temu w Polsce, no bo w Polsce jest parę przykładów tak zwanych tych Emilia Plater na przykład, albo to ja wiem, że to jest tak. Emilia Plater, albo jest jeszcze w sztabie Langiewicza już pustujówna, też tu chciałbym wspomnieć o kobietach, które szykowały w czasie rewolucji 1905 zamach na Skałona, bo to głównie to one, bo trudno było, to wtedy łatwo było kobietom przenieść cokolwiek, ale też zaczynamy od XVI wieku, więc na pewno tam jakieś to ja będę przewrotny w odpowiedzi. Po co ja mam być Wikipedią 2.0 i wyjaśniać coś, co jest powszechnie znane? A ja się teraz upomnę, proszę Państwa, o nazwę ulic dla kobiet, które dzisiaj byłyby zupełnie może normalne, a kiedyś były pionierkami w pewnych zjawiskach, ale się o tym nie mówi, bo nie było mody, nie było zainteresowania. I może to są kandydatki na przykład na nazwy ulic w swoich wsiach. Przecież to wsi jest najwięcej. I mają coraz więcej potrzeb takie, żeby mieć ulice bez coraz więcej ludności, więc
Wymienię niektóre tylko z imienia, ponieważ takich bohaterek mamy sporo. Naprawdę, Bona Sforza była jedna jakaś bliżej nieokreślona magnatka, która coś dobrego zrobiła. No właśnie, co zrobiła? To już odsyłam do literatury przedmiotu, była jedna. Dziewczyny, kobiety, które uczestniczyły w pierwszych powstaniach, wiemy, że takowe były. W insurekcji kościuszkowskiej Kościuszko na rynku w Krakowie, gdzie proszę Państwa, że on się wprost do kobiet zwrócił i powiedział, kobiety, będziemy potrzebować waszego wsparcia. Za niedługo będzie dużo facetów bardzo brzydko rannych i pokrzywdzonych. Oni będą potem potrzebować od razu was. Prosimy was o wsparcie, róbcie bandaże i opiekujcie się nami. Za chwilę będzie rzeź. To są słowa z rynku z 24 marca 1794. I chciałbym wam powiedzieć o bohaterkach dnia codziennego, bo to jest chyba największe bohaterstwo. Zdzierać się dzień po dniu i ścierać, i to widzą potem antropolodzy po zniszczonych kościach, po przeciążeniach. To jest challenge, to jest wyzwanie. Stawić czoło życiu, chociażby nie wiadomo było, jak usłane kolcami. Mówiłem wam już o papierniczce Annie Niklaszowej z Wilczkowic koło Krakowa. Zdajemy sobie sprawę, ile ona musiała mieć samozaparcia i dystansu do rzeczywistości, która ją otaczała, żeby zgromadzić setki złotych dochodu i zawiadywać całą rodziną, firmą po śmierci męża, mając jeszcze dzieci. Może się doczekają Wilczkowice takiej oto ulicy. A proszę Państwa, szlachcianka Dorota, która była żoną chłopa Jakuba z Rokicin. I tak jak ona walczyła o dobro swoich poddanych i wyobraźcie sobie, robiły najazdy na sąsiednie dwory, z którym się kłóciły. Jak wygląda relacja w takim małżeństwie? Ona szlachcianka, on jej poddany i ona mu co mówi? Hejże chłopie, robimy najazd, gromadź kolegów, jak jesteś dobrym mężem. I ci w ramach, nie wiem, pańszczyzny organizują się, biorą cepy, kosy i atakują, robią inwazję na wieś obok, bo doszło do zatargu. Wiemy nawet, o co chodzi w tych zatargach. Najczęściej to, co wam powiedziałem, o zabór przedmiotów, które są potrzebne do życia, zboża siewnego, stratowanie upraw, wykradnięcie trzech wołów i tak dalej, i tak dalej. Więc patrząc, odpowiadając sobie na to pytanie, wydaje mi się, że przemawia przeze mnie reprezentacja o wiele szerszego społeczeństwa, społeczeństwa staropolskiego i bardziej zależy mi na próbie wyciągnięcia, bo jest o nich ślad, tych ludzi, którzy byli właśnie tymi bohaterami. Jest taka piosenka Metallica, Hero of the Day. Sorry, musiałem wcisnąć jakąś prywatę. I to mi się bardzo podoba, śledzenie takich bohaterów właśnie w historii oddolnej, tak zwanej, a chyba to jest też element tego, dlaczego tu jesteśmy. I tu może więcej, idąc w bliższe czasy, będziemy mogli o konkretnych osobach i ich tych ścieżkach, nie? Więcej powiedzieć, wyemancypowania. Ja bym chciała powiedzieć o przełomowej roli, jaką odegrało powstanie styczniowe w kwestii bohaterstwa kobiet. Do kobiet pasuje, oj, bardzo pasuje określenie ciche bohaterki. Więc powstanie styczniowe było w gruncie rzeczy dla wielu pań i pań z dworków ziemiańskich pierwszym momentem, kiedy one wzięły udział w wydarzeniach publicznych, kiedy zaczęły działać w interesie, można powiedzieć, państwa, kraju wtedy, nie państwa. Więc kobiety w ogóle udział kobiet w powstaniu styczniowym był bardzo liczny. I między innymi tworzyły tak zwane piątki powstańcze, czyli grupki kobiet, które zajmowały się opieką nad powstańcami, rannymi powstańcami oraz ich rodzinami. Kobiety pełniły funkcję łączniczek, archiwistek. A wtedy w gruncie rzeczy w warunkach polskich, wtedy po raz pierwszy kobiety zaczęły konspirować. I to był w ogóle początek takiej formacji kobiet działaczek społecznych, kobiet konspiratorek, dzięki którym w ogóle tak naprawdę kobiety później uzyskały prawa wyborcze, dlatego że niejako w uznaniu zasług. Więc są ciche bohaterki, o których trochę już, o których zginęła pamięć, ale na przykład taka Kasylda Kulikowska, nauczycielka, która działała w powstaniu styczniowym, a później działała w tajnej oświacie. Dalej, znany jest motyw Elizy Orzeszkowej, jak ona również działała w powstaniu styczniowym.
Wszystkie te, można powiedzieć, że pierwsze pokolenie polskich emancypantek to są te kobiety, które wyszły poza kółko rodzinno-domowe właśnie w powstaniu i dla powstania. I chociaż później odnalazły swoje miejsce po powstaniowej Polsce, to powstaniu styczniowemu pozostały wierne aż do śmierci. Czciły jego legendę. Wołały o szacunek dla grobów. I one były mentorkami następnej generacji kobiet polskich, tych, które już wyruszyły jako pierwsze na zagraniczne uniwersytety. Czyli powstanie styczniowe było niejako przełomem dla emancypacji w Polsce. I pierwsze pokolenie emancypantek polskich to były redaktorki, to były pisarki, poetki, przede wszystkim nauczycielki. Natomiast drugie pokolenie to już właśnie były pierwsze lekarki. To już były kobiety, które studiowały biologię na zagranicznych uniwersytetach. I chciałabym w tym momencie powiedzieć również o bohaterkach, jakimi były działaczki tajnej oświaty w Polsce. Szczególnie to jest trochę różnica regionów w Polsce, dlatego że warunki rozwijania kultury narodowej w Galicji były zupełnie inne niż w Królestwie Polskim, który przynależał do zaboru rosyjskiego. Więc tutaj w Galicji można było rozwijać kulturę polską, natomiast w Królestwie Polskim bynajmniej. I to kobiety stały za taką wielką akcją oświatową, jaką był Uniwersytet Latający, który latający wziął swoją nazwę z tego, że nie miał stałej siedziby ze względu właśnie na carską policję, żeby ich nie dorwała. Było tam, organizowały chyba około, już nie pamiętam dokładnych liczb, ale mniej więcej liczba studentek, właściwie studentek, dlatego że ten Uniwersytet Latający oferował przede wszystkim edukację dla kobiet, dochodziła 1000. To była naprawdę gigantyczna praca oświatowa. Dalej kobiety zakładały kółko oświaty ludowej, kolportowały nielegalne polskie książki, uczyły potajemnie polskiej historii i polskiego języka. To są te bohaterki, te właśnie ciche bohaterki, polskie działaczki oświatowe drugiej połowy XIX wieku. Dzięki. No, ja nigdy sobie nie zapomnę lekcji z liceum z języka polskiego, kiedy nauczyciel powiedział, że to kobiety polskie są zwycięszczeniami powstania, bo one przebierając tą żałobę, tutaj zjeżdżali się przecież oficerowie, no to była okazja, żeby się wyrwać z tego Królestwa Polskiego, bo czasem no, ma ożenek z dobrym oficerem carskim, który zarabia, a one wszystkie żałobę i oficerowie nagle się znaleźli niepotrzebni. Oni byli tam niepotrzebni, no ale jednak się poczuli trochę dziwnie tutaj. Każda pani w żałobie, zresztą ta żałoba była odgórnie narzucona przez rząd narodowy i tam jeden... Nie, chyba... nie powiedziałabym, że była odgórnie. Ona była propagowana, ale była propagowana również w polskiej prasie, w prasie, która wówczas wychodziła po polsku. Była oczywiście, nie mówiono o niej wprost, ale na przykład w rubryce Moda, w tygodniku Mód i Powieści mówiono, a teraz o sukniach, które są wyłącznie modne teraz, czyli o czarnych sukniach. Były wiersze do kobiet, siostro Polko właśnie w czarnej suknie się ubierzesz i tak dalej. To nie było, to nie mogę powiedzieć, żeby to był rzeczywiście rozkaz. To było zalecenie, to było propagowane, ale nie możemy mówić o czymś narzucanym Polkom. One podjęły się tej, one po prostu wzięły udział w tej akcji. To była manifestacja polskiego społeczeństwa. Można to porównać do oporników wpinanych w klapę? Można, zdecydowanie tak. Zdecydowanie albo tak. Używany jako kolczyków? To było trochę tak, że w tym momencie kobiety się zrobiły, to też jest cudzysłów, dobrze? Nośnikiem idei. Nośnikiem idei polskości, niepodległości. I za to myślę, że należy im się... I tu możemy już przechodzić do tego tak zwanego obywatelek, bo zaczęły się czuć obywatelkami jakiegoś narodu. Znaczy, może się wcześniej czuły, ale teraz widać, że one są, no, one fort pocztę przejmują. Pracowały dla dobra tego narodu, tak. Bo to one zostały, kiedy ich mężowie zostali wywiezieni lub synowie po powstaniu. To wiele z nich towarzyszyło mężom. Niektóre, bo mogły, ale niektóre zostały tutaj. Tak. To
tutaj się też zaczyna to, co mówiłaś, tajne nauczanie. No, tak. Każdy tajne nauczanie kojarzył raczej z II wojną światową. Nie, to była naprawdę bardzo rozbudowana działalność oświatowa kobiet w drugiej połowie XIX wieku. One tworzyły sieć czytelni, również miejskich. One tworzyły szkółki dla dzieci robotników, w których to szkółkach właśnie uczono po polsku, uczono polskiej historii. One stworzyły koło oświaty ludowej. To właściwie dzięki nim można powiedzieć, że powstały nowoczesne prądy, partie polityczne, bo jeśli uczono robotników, to ci robotnicy, synowie robotników mogli później wstąpić do PPS-u, jeśli chodzi o... No to z całą pewnością wszystko jest ze wszystkim powiązane, ale ja bym się upierała, że podkreślić działalność, oświatową działalność kobiet, między innymi dzięki nim później w wolnej Polsce już była macierz szkolna. Były uniwersytety ludowe. To wszystko tak naprawdę zaczęło się od pracy kobiet, od działalności kobiet. No i tu przechodzimy powoli w ten ostatni segment obywatelek. Czy sam wspominałeś w rozmowie prywatnym, że nawet obywatelami się czuli chłopi z obywatelami danej wsi. Czy obywatelkami też się czuły? A tutaj, proszę Państwa, historia się bardzo zbliży do współczesności, a mianowicie do feminatywów. Myślałby ktoś, że feminatywy i walka o nie to jest coś dzisiejszych czasów. Tymczasem, drodzy Państwo, mamy mnóstwo zapisków o tym, jak określenia zawodowe albo pseudo-przedobywatelskie są przyznawane kobietom. I jeżeli jest obywatel, obywatele miast, oni, ci panowie, civis cives, to jest też obywatelka, civissa, latynizowaną formę przerabiają na ona, a jak jest kmieć, bogaty gospodarz, kmeto, to w księdze sądowej jest też kobieta, gospodyni, która dzieli swoje włości i jest opisana jako kmetonisa. Takich przypadków mamy bardzo dużo, nie mówiąc o polskich wersjach, młynarz, młynarka i tak dalej. Wójtowa, to wszystko funkcjonowało sobie bardzo sprawnie i wydaje mi się, że jak chcecie poszerzyć granice współczesności, sięgajmy do historii, bo naprawdę wiele rzeczy już było. Odnośnie obywatelstwa, powiem krótko i wprost. Do Napoleona obywatelstwo funkcjonowało poza szlachtą, która się czuła narodem politycznym, na poziomie lokalnym. Służyły temu braki, wpływały na to braki w szybkim transporcie. Łatwiej było zobaczyć ojczyznę, która jest po horyzont. Słowo patriota wzięło się od tego, że się człowiek gdzieś urodził i jego ojczyzna, jego matka, jego macierz to jest to, gdzie mieszka, plus horyzont widzialny. Dzisiaj przed południem znalazłem sprawę chłopów, którzy się w sądzie skarżą, w grodzkim sądzie na dzierżawce wsi królewskiej, który, cytuję tu słowa chłopów, no jak tak można nas, obywatelów wsi, traktować? Oni się czuli obywatelami swojej wsi. I to nie było nic nowego, to brało się też z pewnych form prawnych. W mieście też byli obywatele, oprócz szerokiej rzeszy mieszkańców, obywatele to są ci pełnoprawni, więc kobiety, które były u sterów gospodarstwa samowystarczalnego na wsi, a w mieście współtworzyły z mężem rodzinny warsztat pracy, bo one też odgrywały swoją rolę w warsztacie pracy, czuły się obywatelkami z poziomu prawnego, również tymi obywatelkami były. Rzadko, bo rzadko, ale kobiety też są wpisywane w role tak zwane obywateli, nowych obywateli miast. Wynikało to z lokalizmu, z silnego poczucia, że jestem stąd, jestem z dóbr pani Sieniawskiej, a nie jestem z dóbr potockich. Więc myślenie tymi kryteriami pozwala nam lepiej zrozumieć Imperium Rzeczypospolitej, które było zlepkiem małych ojczyzn. Ale podobnie przecież było w Hiszpanii, w krajach niemieckich. Łatwiej było w ten sposób budować fundamenty poczucia jednak pewnej odrębności regionalnej czy coś wyżej. To można tak powiedzieć, to pomagało w tożsamości. Najważniejsza była ta tożsamość rodzinna, potem tożsamość gminna, dopiero potem te szersze pasma identyfikacji, że jestem skądś. I to zupełnie nie przeszkadzało, że w Rzeczypospolitej
potrafili funkcjonować ludzie o różnych wyznaniach. Pojawiali się Tatarzy, Kozacy i tak dalej, i tak dalej. I na to się jeszcze jedna rzecz nakłada, już kończę. To jest, proszę Państwa, płynność nazwisk i określeń. Człowiek mógł zmienić 2, 3, 4 razy nazwisko w trakcie swojego życia. To nie jest tylko tak, że był zbiegiem nielegalnie, tylko jak się urodził, powiedzmy, Maciejem Okołowiczem, tutaj mrugnę do kolegi, we wsi X, to we wsi Y był już Maciejem Racławickim, bo urodził się we wsi Racławice. Jak ten Maciej Racławicki przeprowadził się do Miechowa, to już był Maciejem Miechowskim, powiedzmy, już gubię się, ale jak się jeszcze przeprowadził do Krakowa, no to właśnie był Maciejem Miechowskim. I weź tu rób genealogię chłopskim rodzinom. To jest coś tutaj, moje współpracowniczki potwierdzą, borykając się z genealogią, różne rzeczy możemy w źródłach zastać, ale nie bójmy się tamtego świata. On zakasał rękawy i tylko na nas czeka. Widzę, że przeraziłem cię tym lokalnym obywatelstwem. Nie stracisz tożsamości, to już nie te czasy, spokojnie. Swoją genealogię sprawdziłem, spokojnie. To po przodkach wiem nawet dużo, ale to też trzeba samemu wiedzieć, samemu trzeba szukać. Powiedz mi, Joanna, a jak 19 wieku, no bo to jest... Czym? Ja bym chciała zacząć zupełnie z innej perspektywy. O tej sprawie, o obywatelstwie. Natomiast zanim zacznę, to chcę tylko dodać, że owszem, te końcówki formy żeńskie, proszę Państwa, w XIX-wiecznej prasie bardzo dużo pisano o doktorkach. Były już wtedy doktorki, także to nie jest bynajmniej doktorka, słowo doktorka nie jest bynajmniej wymysłem ostatnich lat. Nie, to funkcjonowało już w XIX-wiecznej prasie, w drugiej połowie XIX wieku. Natomiast jeżeli mówimy o obywatelstwie, dobrze, tylko... Czy mówimy o obywatelstwie takim formalnym na zasadzie praw wyborczych? Czy mówimy o poczuciu obywatelstwa? Więc jeżeli mówimy o poczuciu obywatelstwa, że ktoś się czuje obywatelem, można kobiety w drugiej połowie XIX wieku, te, o których, na temat których prowadziłam badania, one na pewno czuły się Polkami. Natomiast jest kwestia, że wtedy... taką najbardziej uznanym światopoglądem był światopogląd dwóch sfer, męskiej i kobiecej. I one według konserwatywnych publicystów powinny zostać odseparowane od siebie. Wtedy uznawano, że kobiecie i mężczyźnie de facto już w akcie stworzenia nadano odrębne cechy i wynikające z tego odrębne zadania i odseparowane pola działalności. I tak kobieta powinna realizować się wyłącznie w sferze domowej, prywatnej, natomiast dla mężczyzn pozostawała arena publiczna. Więc jeżeli mówimy o obywatelstwie, z punktu widzenia właśnie uczestnictwa we władzach kraju, zarządzaniu kraju, to była mowa o tym, że ta sfera powinna być dla kobiet zamknięta. I to jest właśnie dlatego... Najbardziej interesował mnie ten przełomowy okres, czyli druga połowa XIX wieku, bo wtedy kobiety walczyły sobie, i to naprawdę po ciężkich bojach, walczyły sobie prawo do wkroczenia do tej sfery publicznej. Czyli wcześniej one nawet nie mogły się specjalnie poczuć obywatelkami, dlatego że przeznaczono dla nich sferę właśnie, że nie powinny były wkraczać do sfery publicznej. Wyłącznie pozostawać w sferze domowej, sferze prywatnej. To wiązało się oczywiście również z przypisywaną kobietom naturą, czyli która to natura miała być emocjonalna w odróżnieniu od męskiej, która z kolei miała być intelektualna. I kobiety często internalizowały te poglądy. Znaczy one też, jest bardzo sporo świadectw, jak pisało o sobie, my kobiety, które bardziej czuć niż myśleć potrafią i tak dalej. Więc zanim one mogły się poczuć obywatelkami, one musiały pozwolić sobie na wkroczenie do sfery publicznej po prostu. Wyjść poza kółko rodzinno-domowo-towarzyskie. Wspomniałeś, że mężczyźni to jest sfera intelektualna. Takie było przekonanie. Oczywiście są stereotypy, ani kobiety nie są rozchwianymi histeryczkami, ani mężczyźni wszyscy nie są zimnymi draniami, no spokojnie. No też, że mężczyznami
Stereotypy są krzywdzące w obie strony. To ciekawe. Chciałbym zmienić, tak patrzę, wystarczy popatrzeć w telewizor, wiadomości, kto jest wielkim. Większe uczucia przekazuje. Oto też stereotyp. Umówmy się, że to cecha osobnicza niepłciowa. Ale jednak te kobiety są bardziej powstrzymliwe. No, umieją to zachować twarz. Mężczyźni czasem lepiej, żeby nawet tej twarzy nie pokazywali, bo zachować rzadko umieją, żeby nie, na forum publicznym. No nie byłbym sobą, gdybym nie obronił mężczyzn jednak, ponieważ jestem demografem i będę bronił obu płci, a nie skupiał się wyłącznie na płci żeńskiej. Wśród mężczyzn też byli ludzie światli, empatyczni. Znów się odwołam do czasów, do których tutaj zostałem powołany. Mądry dziedzic zwalniał z poddaństwa chłopkę, która wychodziła za mąż za mieszczanina. Tylko że ten mieszczanin musiał zapłacić powiedzmy 30 zł za to uwolnienie, bo dziedzic stracił etat i on musiał kogoś sobie na to miejsce znaleźć. Historycy marksistowscy lubili nadwyrężać te odszkodowania, mówiąc o handlu ludźmi. To nie jest takie hopsiup, to nie jest takie proste, żeby to interpretować. Natomiast chciałem powiedzieć o tych światłych ludziach to, że to oni przyjeżdżają do sądu i stawiają się za zgwałconymi poddankami. Oprócz ojców widzimy tutaj różnych ludzi, którzy walczą o prawo do życia i prawo do godności kobiety. Ale skupmy się na najniższym poziomie. Gospodarstwo domowe w Polsce przez całe setki lat od średniowiecza do XIX wieku ma swojego szefa albo szefową. Oprócz tego są dzieci z małżeństwa, oprócz tego rzadko dziadkowie, ponieważ dziadkowie rzadko kiedy dożywali bytności wnuków i krewni boczni, którzy często są już służącymi, ale też zupełnie obcy ludzie, którzy są na służbie. Kiedy dziewczyna w wieku 8 lat, 9, bo znamy takie przypadki, jest zgwałcona przez właściciela wsi na przykład albo jakiegoś zwyrodnialca szlachcica, to się nie kończy tak łatwo, ponieważ szef gospodarstwa jako odpowiedzialny za tą dziewczynkę jedzie do sądu i zakłada sprawę. On jest odpowiedzialny, póki taka dziewczyna czy chłopiec na służbie pracuje u niego. To jest mini firma, to jest zakład pracy, więc patrząc masowo na to zjawisko i będąc, no, skonsumowawszy jednak troszkę tych dokumentów z przeszłości, daleki byłbym tutaj od generalizowania, która płeć w czymś jest lepsza, która jest bardziej albo mniej emocjonalna. Powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to jest wszystko język źródeł i my musimy próbować ominąć te manowce. Starajmy się dostrzegać człowieka w dawnym człowieku, a nie jednostkę w akcie normatywnym. Absolutnie za. Dobra, aż tak źle nie jest z mężczyznami, no, skoro tak mówisz. Nie, no też z autopsji znam, no, aż tak źle nie jest, no ale jednak było to stereotypowe, że jednak kobieta bardziej duchowa, a ten później zaprzecza temu... Nie duchowa, poczekaj, emocjonalna, uczuciowa. Natomiast porywy ducha i intelekt miały należeć do męskiej sfery. A duchami to oni wszyscy już są, o których tu mówimy. Dla nas są już abstrakcją, chociaż z nich się wywodzimy. Ich po prostu już nie ma. Oprócz tego, że zaczęliśmy ich hodować i siać w sobie. Ale my ich właśnie ożywiamy, więc... No właśnie, hodujemy w sobie, siejemy. I żniwa dzisiaj, nie? Żniwa to są. Chciałem wspomnieć, że akurat chyba postać Kiri Skłodowskiej zaprzecza temu, że ona się zawzięła. Owszem, ale to jest kolejna kwestia, mianowicie tak zwane wyjątki. Otóż jeżeli kobieta okazywała się być, czy powiedzmy sobie tak, że nie wszyscy oczywiście mieli takie poglądy. Druga połowa XIX wieku to jest czas ścierania się najróżniejszych postaw i poglądów. Więc powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o konserwatywnych publicystów, to jeżeli kobieta wykazywała się na jakimś polu, to i szło jej naprawdę dobrze, to po prostu musiała mieć męskie cechy wtedy. I bardzo dużo pisano na przykład o męskim duchu poezji Narcyzy Żmichowskiej. Bardzo dużo pisano o męskim malarstwie Anny Bohdana Bilińskiej. Dlatego ona dostała, akurat ta ostatnia, dostała srebrny medal na
najważniejszej, najbardziej prestiżowej wówczas wystawie światowej, salonie paryskim. No i skoro dostała srebrny medal, to nie wypadało deprecjonować jej sztuki, prawda? A ponieważ jako kobieta nie mogła tworzyć prawdziwej sztuki, dlatego że kobiety miały być pozbawione elementu kreatywności, pierwiastka kreatywności w swojej naturze, no to jej malarstwo musiało być męskie, a ona musiała być takim, by to powiedzieć, trochę dziwolągiem męskim. Innymi słowy, Maria Curie-Skłodowska była absolutnie opisywana jako dziwoląg. No dobra, no to jak już jesteśmy przy Marii Curie-Skłodowskiej, to wspomnę jeszcze raz o tych naszych bohaterkach, co działały w konspiracji jeszcze z czasów rewolucji 1905, bo to jednak one nie były posądzane przez swoich towarzyszy, chyba że jako gorsze. To już inne czasy trochę. Tak, Maria Curie-Skłodowska to jest inne pokolenie. To jest pokolenie właśnie tych kobiet, które jako pierwsze wyjeżdżały na zagraniczne uniwersytety. Przede wszystkim to jest pokolenie tych kobiet, które jeżeli zależało im na wykształceniu, były wykształcone w jakiś sposób ponadstandardowy, to wszystkie właściwie bez wyjątku miały za sobą jakiś epizod pracy nauczycielskiej. Maria Curie-Skłodowska również była nauczycielką przez jakiś czas, a później pojechała na uniwersytet. To była zresztą umowa z jej siostrą. Najpierw ona pomagała finansowo siostrze dostać się studiować na uniwersytecie w Paryżu. I później siostra się w jakiś sposób odwdzięczała, że Maria Curie-Skłodowska mogła przyjechać studiować na Sorbonie. To było inne pokolenie. To była taka generacja kobiet o bardzo wysokich, kobiet, jak to nazwałem, ciągle udoskonalających się, przy czym przez to doskonalenie się rozumiały wykształcenie i wysokie standardy moralne. To była generacja kobiet o naprawdę wysokich ideałach i bardzo podniosłej retoryce, o obowiązkowości. Także już początek XX wieku, czy pierwsze lata XX wieku, to już jest to. To są już ich córki w gruncie rzeczy, to już inna generacja wchodzi wtedy. To już jest bardziej generacja rewolucjonistek niż tych, można powiedzieć, pozytywistek, wielbicielek edukacji, kształcenia, obowiązków, pracy, te, które się dopiero wybijały na niezależność. Czyli po prostu to są te wykształcone przez swoje nauczycielki? Nie, poczekaj. To mniej więcej można od drugiej połowy XIX wieku można podzielić tak. Lata 70. to są te, które brały udział w powstaniu, dla których powstanie było takim doświadczeniem formującym. To pierwsza generacja polskich kobiet pracujących to były redaktorki, literatki, tłumaczki, które współpracowały z prasą, przede wszystkim nauczycielki. Druga generacja z kolei to one były mentorkami dla tej drugiej generacji, która już w latach 80. pierwsze Polki zaczęły wyjeżdżać na zagraniczne uniwersytety. W latach 80. już w Polsce zaczęła pracować pierwsza lekarka, Anna Tomaszewicz-Dobrska. Notabene to jest bardzo ciekawa postać, to też jest kolejna postać pod hasłem bohaterka. Ona musiała naprawdę pokonać bardzo wiele barier, żeby pracować jako lekarka. Polskie tutaj środowisko lekarskie było bardzo źle nastawione do emancypacji, bardzo agresywnie wręcz nastawione do kobiet lekarek. Ona musiała pokonać opór środowiska, następnie pracowała również charytatywnie, była lekarką schroniska dla nauczycielek, była lekarką takiego schroniska dla kobiet rodzących, dla sierot. To naprawdę była bardzo, bardzo wybitna osoba. Więc jest bardzo wiele takich postaci, którym należy się co najmniej monografia. I kolejna generacja to są już te kobiety, które w gruncie rzeczy korzystały z trochę przetartych szlaków. Czyli pod koniec XIX wieku praca zawodowa kobiet, czy też edukacja kobiet przestała już dziwić, pod warunkiem, że były to osoby niezamężne. Także już wtedy panna nawet ze średnio zamożnego domu już mogła pracować i to nie pociągało za sobą gromów otoczenia. Ale żeby do tego mogło dojść, to dwie wcześniejsze generacje musiały naprawdę wykonać ogrom pracy. Czyli Róża Luksemburg była już takim wynikiem tego. Można powiedzieć, że tak, że jej przetarto drogę,
z tego co wiem, ona również chyba korzystała no, z zaplecza rodzinnego, prawda? No dobrze, to jesteśmy już, bo koniec XIX wieku, potem pierwsza wojna światowa i już jedną z pierwszych decyzji państwa polskiego jest przyznanie praw obywatelskim kobietom 1919. Tak, ale ja chciałam jeszcze powiedzieć, że owszem, państwo polskie przyznało prawa wyborcze kobietom jako jedno z pierwszych państw. Może nie pierwsze, ale wcześniej. Natomiast czy wiesz, że Polki mogły studiować na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych? Dopiero pierwsze studentki przyjęto w roku akademickim 1919-1920. Wcześniej nie było im wolno. No to no, nie było obywatelkami. Nawet nie o to chodzi. Mężczyźni mogli studiować na Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, natomiast pierwsze kobiety dopuszczono dopiero w roku akademickim 1919-1920. Nie wiem, czy to nie miało związku z biurokracją austro-węgierską wcześniej? Nie miało. No niestety nie. Taki Kraków, wybacz. No tak, pod tym względem Warszawa była o tyle lepsza, że w 1904 roku otworzono tam Szkołę Sztuk Pięknych i momentem otwarcia tej szkoły postanowiono, że studentki będą tam przyjmowane na równych prawach ze studentami. To był w ogóle taki przełom w kształceniu artystycznym kobiet w Polsce. Masz dane co do Poznania? Nie wiadomo jak w Poznaniu, chociaż. Znaczy edukacja artystyczna kobiet w Polsce to jest naprawdę bardzo szeroki temat i przy jakiejś okazji to bardzo chętnie o nim opowiem. No mam nadzieję, że będzie taka okazja. Czyli to jest, mamy ten XIX rok, kobiety dostają prawo wyborcze, jedno z pierwszych w Europie, bo pierwsze prawo wyborcze to Nowa Zelandia, ale tak. Ale Finlandia była przed nami. Proszę? Finlandia była przed nami. No na pewno. Ale Szwajcaria to dopiero, o ile mi wiadomo. Lata 70., bo właśnie. Prawo wyborcze było związane ze służbą wojskową. Musieli zmienić po prostu prawo służby wojskowej, że też kobiety mogą. Dlatego nie mówię już o innych krajach. No, na pewno kraje azjatyckie i afrykańskie trochę też mają inną, już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, chyba też. Tam to zależało w dużej mierze od konkretnego stanu. Były stany, które pozwoliły kobietom na prawo wyborcze nawet w latach 60., chyba 67, ale nie jestem pewna, 1867, ale nie jestem pewna. To się wiązało po prostu, te stany na zachodzie Ameryki. No bo chyba z ilością ludzi, nie? Bo tam trzeba było tak, mieć jakieś. Tak, i z własnością ziemi takie rzeczy. Ale z kolei zdaje się, że Stany na południu to bardzo, czy Luizjana chyba była ostatnia, nie jestem pewna, ale Luizjana była chyba ostatnia, żeby do ratyfikowania praw wyborczych kobiet. Sądzę, że w Meksyku wcześniej miały prawo wyborcze niż w Stanach Zjednoczonych całych. No. Nie sprawdzałam tego. No. Czasem te kraje, które wydają nam się mało rozwinięte, są czasem bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o takie rzeczy. No dobrze. I tak z całego tematu to myśmy tylko uszczknęli troszeczkę. Zaczęliśmy, że tak powiem, rozgrzebaliśmy. To, co wyniosą nasi słuchacze, oglądacze, to będą po prostu, to sami będą szukać dalej swojej wiedzy. Oczywiście zostało nam jeszcze 10 minut. Mam takie, czy są jakieś pytania z publiczności? O, jest. O. Ja mam pytanie, czy na dawnej wsi polskiej, czy oprócz matki, żony, czy znaczy żony matki to w tej kolejności, chociaż niekoniecznie zawsze. Czy była jakaś inna rola kobiet? Tak, przynajmniej kilka ról było. O niektórych już powiedziałem mimochodem.
pod kątem rodzinnym, zawodowym, społecznym te role się oczywiście powielały. To może idźmy od dworu. Mamki to kobiety, które mają dziecko, ale na tyle pokarmu, że wykarmiają również dziecko nowonarodzone, szlachcianki. Ewentualnie mamki to kobiety, których dziecko zmarło, ten pokarm mają i wykarmiają dziecko szlachcianki, żeby ta szybciej wróciła do obiegu towarzyskiego na przykład, albo jest chorowita i wspierają chłopka. Mamy tak zwane zielone baby, zielarki, medycyna ludowa opiera się na kobietach, też mężczyznach, którzy po prostu znają się na zielarstwie. W cyklu życia służące, to jest ważny etap w życiu wiejskich dziewczyn, też chłopców. Chłopcy bardziej do pasterstwa tego takiego traktoropodobnego, czyli woły. Inne typy pasterstwa to kobiety bardziej służące przy domu, w gospodarstwie wspierające gospodynię, która często jest w ciąży. Przypomnę Państwu, jeżeli średnia wieku była do 50 lat, to kobieta była w ciąży co 2 lata, 3 między rokiem 19 a 45, różnie przyjmujemy 9 życia, a to oznaczało, że potrzebowała prędzej czy później wsparcia. Nie było już matki ani teściowej. Służba domowa, jeżeli nie było córek, kobieca służba domowa. Zatem idziemy dalej. Pasterki na plebanii to dalsze i bliższe krewne księdza, matki, siostry, kuzynki, które pomagają w tym gospodarstwie domowym prowadzić go. I wydaje mi się, że od tego klucza wychodząc to by były te różne role i zawody w gospodarstwie domowym. Na wsi niewychodzenie za mąż i nie żenienie się nie było dobrze przyjęte w ogóle w świecie przednowoczesnym. Celibat definitywny, czyli całe życie niezałożenie związku małżeńskiego, był źle widziany i dotyczył głównie osób chorych przewlekle, osób, które z różnych przyczyn nie mogły tego małżeństwa, no głównie ze spraw medycznych, podjąć. Starokawalerstwo i staropanieństwo było szykanowane na wsi i było obiektem drwin i nacisków społeczności lokalnej. Chodziło też o celową politykę rodzin i dworu, który chciał, żeby społeczność się rekonstruowała, więc te role były ograniczone i wiemy to ze spisów ludności, kiedy przeglądamy, to widzimy, że odsetek osób trwale bezżonnych jest dość niewielki. Jakie były role? Były bocznymi, dalszymi krewnymi albo pracowniczkami, tak zwanymi komornicami w gospodarstwach kmieci i tam w jakiś sposób się realizowały. I jeszcze jedna rzecz, którą tu musimy podkreślić, to jest dość duża empatia społeczności lokalnej wobec nawet ludzi, którzy bróżdżą. To znaczy nie wypychamy, walczymy jak najbardziej o naszego członka, nawet jak ma jakieś problemy, więc ten symbol jagny z chłopów to już jest taka ostateczna ostateczność. Wtedy dochodziło do wygnania, tak jak z ula, tej pszczoły, która psuje całą strukturę, wyrzucamy ją z ula, ale to była ostateczność, szanowano jednak tego spoiwa społecznego. Była dość duża spójność społeczna na wsiach. Jakieś jeszcze pytanie od kogoś? To jest pytanie do mnie. Ja nie znam frekwencji tego zjawiska, ale podobnie jak w świecie mężczyzn w przypadku księży, była to jedna z najlepszych dróg awansu. Ona bardziej w świecie mężczyzn funkcjonowała, że można się było dostać do stanu uprzywilejowanego poprzez karierę duchowną, ale to też nie do końca. Dzieci chłopskie w przypadku mężczyzn to dochodziły do pozycji wikarego albo nawet w ogóle nie zostawały księżmi, tylko zawieszone były w połowie drogi jako tak zwani klerkowie, rybałtowie, różnie ich nazywano, no powiedzmy dzisiaj raperzy. No. Chodzili po wsiach i próbowali albo pracować jako ci, którzy umieją pisać, bo na nic więcej rodziny nie było stać, żeby ich wykwalifikować. W przypadku kobiet znamy to ze studiów, na przykład Haliny Dudały, to szlachcianki trafiały na te najlepsze uposażenia w zakonach, natomiast chłopki były raczej tymi siostrami pomocniczymi
i były niższej rangi. Natomiast samej frekwencji zjawiska ja nie znam. Zapewne w ograniczonym stopniu będzie to do sprawdzenia, a może ja nie znam badań, które już przeprowadzono, ale fajny pomysł, żeby to sprawdzić. Nie sądzę, żeby to były jakieś duże liczby, ponieważ wszystkim rządził rynek pracy i on starał się wchłaniać i zaopiekować całą poddaną populacją w mikrospołeczności. Natomiast tutaj pan mnie tak zainspirował do powiedzenia wam jeszcze czegoś a propos źródeł w ogóle, na których podstawie korzystamy. To jest tak jak ten pokój objawiony. Tu jest pokój, ale państwo widzą nas i otoczenie, ale już ludzie, którzy są po drugiej stronie cyfrowej kamery, nie widzą was, tylko widzą nas. I to jest tak jak z nami historykami, historyczkami, to co my widzimy w źródłach. A już nie widzicie, jak ciężką pracę ma tutaj pani, która cały czas wspiera nas technicznie. To jest jej ciężka praca i 2 godziny już tutaj skupia swoją uwagę, robi nam zdjęcia. To tego źródło nie zapisze i to tracimy. Mhm. I o taką rzeczywistość społeczną w historii walczę. Jak ja mogę wybić dziurę w tej ścianie i zobaczyć, co jest za ścianą, co jest na górze i z boku i pod nami, ale też co jest w nas. To jest chyba ważny cel historii społecznej, wypchać się poza kadr, który zapisze dla przyszłości to, co ja teraz mówię, ale również to, co my tutaj widzimy, bo to nam tylko pozwoli głębiej zrozumieć świat, w którym żyjemy. Nie martw się, będzie zapamiętana Isa, że to pomagała, nie bój się. To ja się bardzo cieszę, bo mi na tym zależy, bo doceniam taką pracę. No dobrze, to jeśli, no tak jak mówiłem, rozgrzebaliśmy temat, mam nadzieję, że to pokusi o merytoryczną dyskusję, chociażby około tematyczną. Trochę wrzuciliście swojej wiedzy, co też jest ważne, no bo to poszerza wiedzę ogólnego społeczeństwa. I bardzo dziękuję wam za wizytę, szczególnie Joanno, bo musiałaś przyjechać aż z Warszawy. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję ci Mateuszu, no bo jest czas sesji, a tutaj trzeba jeszcze trochę popracować nad biednymi studentami. No właśnie, pomóc. Proszę państwa, i to jest pewien problem, bo jest sesja studentów, już nie ma i na ogół osoby, z którymi współpracuję, nie żyją od 300 lat, więc dziękuję, że mogę być z wami żywymi, nie? To jest fatum nowożytnika. Współpracownicy na ogół od dawna nie żyją. Zresztą Joanna też na pewno sesja miałaś jakieś pewnie egzaminy. No wszystko pod kontrolą, dzięki. To dobrze. I dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, dziękuję naszym widzom z kanału YouTube'owego i zapraszam na 22 lutego, to jest czwartek. Będzie wtedy moim gościem Konrad Meus, zresztą też kolega mój, jak i Mateusza z uczelni. Tematem będzie Galicja. A szczególnie to jest ciekawy temat, bo niedawno wyszła książka historyka, niektórzy nie uważają, że historyka gawędziarza Normana Davisa o Galicji. My trochę spojrzymy z Konradem trochę z innej strony na tą Galicję. Przynajmniej postaramy się. 22 lutego, kolejny temat, fenomen Galicji. Zapraszamy o 17. Dziękuję bardzo i dziękuję wam za wizytę. Dziękuję. Dziękuję. Chciałam przyjąć po tej stronie.